Jeśli popatrzymy na alfabet hebrajski, jota jest dosyć specyficzną literką, dlatego że czasami oznacza po prostu jod, a czasami informuje o tym, jaka samogłoska powinna być i pozwala nam zrozumieć tekst. Podobną funkcję ma kreska. I Bóg troszczy się nawet o te najmniejsze rzeczy. Chciałbym, żebyśmy rozważali z Filipian, listu do Filipian, ale zanim przejdę, to wprowadzający werset z pierwszej Mojżeszowej 12:1. I rzekł Pan do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. I chodzi o to, że my jesteśmy ludźmi, którzy nie mają tutaj na ziemi, w tym miejscu, gdzie się urodziliśmy, swojej ojczyzny, lecz nasza ojczyzna jest w niebie. Skąd też oczekujemy naszego Pana, który po nas przyjdzie. I jako osoby, które nie są stąd, choć urodziły się tutaj, choć tu mamy rodzinę, tu mamy ziemię, tu mamy swoje sprzed nawrócenia sympatie polityczne, to my nie jesteśmy już stąd. Nasza ojczyzna nie jest stąd. I chciałbym, żebyśmy przeczytali od 3 rozdział Filipian. Od 17 wersetu. Do 4 rozdziału, do 13 wersetu. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie. Bogiem ich jest brzuch. A chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy. Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Życia. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Łagodność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim. Modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem. Powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście potemu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Paweł tutaj w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, mówi o tym, żeby naśladować właściwych wzorców. Przede wszystkim jest tutaj sytuacja taka, że on daje jako wzór samego siebie. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia. Czy tak żyjesz, że mógłbyś szczerze mi powiedzieć: bądź taki, jak ja jestem, naśladuj mnie, a będzie super? Paweł tak mógł. I też powinniśmy dążyć do tego, żebyśmy tak mogli powiedzieć. Bądź taki, jak ja, a wtedy staniesz się tak blisko podobny do Chrystusa, jak to tylko możliwe dla człowieka. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia. Tak mówi apostoł Paweł. I nie ma tu ani grama pychy. Nie ma tu ani grama przesady. Możemy go z czystym sumieniem, że nie popadniemy w jakieś zabłądzenie, naśladować. Jest to Słowo Boże. Ani jedna kreska, ani jedna jota, ani jedna kropka, ani jeden drobny szczegół nie przepadnie ze Słowa Bożego. Jest to dla nas zachowane przez Ducha Świętego. Naśladuj apostoła Pawła, wzywa Pismo Święte. I patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Czyli także apostoł Paweł wzywa tutaj, żeby tych, którzy go naśladują, kopiują, robią tak jak on, naśladować. Dlatego dużą wartością jest, jeśli czytamy Dzieje Apostolskie, listy apostolskie, starać się wyśledzić takie szczegóły z osobistego życia, które przez przypadek się udaje nam zaobserwować, jak się zachowywał apostoł Paweł, jak się zachowywał Łukasz, jak się zachowywał Tymoteusz, jak się zachowywał Tytus, jak się zachowywali inni święci, którzy byli jego bliskimi współpracownikami i których on tutaj mówi, że możemy na nich patrzeć, bo postępują według wzoru, jaki w nim mieli albo w nas macie, czyli po prostu ta chmura świadków jest tutaj dla nas wzorcem. Co jest takim punktem kluczowym? Dowiadujemy się od 18 do 20 wersetu, bo jest to kontrast. Kontrast z tym, co się dzieje w wersetach 18 i 19. Bo tutaj jest powiedziane wielu bowiem z tych. Czyli ten kontrast jest z tymi, których tu Paweł wymienia. Więc być może, gdybyśmy spotkali Pawła apostoła
I ocenilibyśmy go z takiej cielesnej perspektywy, to w zależności od tego, czy bylibyśmy nastawieni tak jak ten rzymski przedstawiciel władzy, powiedzielibyśmy: szalejesz, Pawle, wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. Albo tak jak zwodziciele, którzy byli przeciwnikami Pawła, mówili: wygląd jego lichy, mowa do niczego. Od razu widać, że nie można było obojętnie przejść koło tego człowieka i oba te świadectwa są ze sobą sprzeczne, nie da się ich pogodzić. I ja wiem dlaczego, bo obie grupy kłamią na temat Pawła. Więc ani nie miał wyglądu lichego, ani nie miał mowy do niczego, ani wielka uczoność nie przywodziła go do szaleństwa. I dlaczego oni tak kłamali na jego temat? Bo ich interesy były związane z ziemią. I ich życie było takie, że apostoł Paweł mówił o nich z płaczem. Mówić o kimś z płaczem to nie znaczy, że leją się fizyczne łzy, choć bardzo często faktycznie tak się dzieje. Chodzi o to, że jest tutaj głęboki ładunek emocjonalny dołączony do tego właśnie, gdy się o takich mówi. A co było powodem tego, że tak mocno Paweł się martwił i był, można by powiedzieć, załamany? Postępują jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Co trzeba zrobić, żeby postępować jak wróg Krzyża Chrystusowego? Jak byśmy chcieli wydać poradnik? Jak postępować jako przyjaciel Krzyża Chrystusowego? I negatywny rozdział w tym poradniku: jak nie postępować jako przyjaciel Krzyża Chrystusowego, czyli mówiąc inaczej, wtedy by się postępowało jak wróg Krzyża Chrystusowego. Apostoł Paweł po pierwsze wymienia zatracenie. Albo odnosi się on tutaj do zatracenia wiecznego w jeziorze ognia i siarki, gdzie każdy tam, kto trafi, będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków, bo Pan Jezus powiedział, że jest to piekło zgotowane diabłu, ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Czyli widzimy, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, i nawet nie przygotował piekła. Piekło zostało przygotowane dla diabła i jego aniołów. Wiemy tylko o Judaszu, że poszedł do piekła. Wiemy o królu Saulu, że poszedł do piekła. Więcej takich osób, o których możemy na 100% powiedzieć, że poszły do piekła, jest niewiele. I nie chodzi o to, żeby się teraz nimi zajmować. I końcem takich osób jest zatracenie, którego Bóg dla nich nie przewidział. Nawet jest w Starym Testamencie powiedziane, że nawet Bogu przez myśl to nie przeszło, że ktoś będzie tam chciał iść. Bóg nie wybrał do piekła nikogo. I końcem ich jest zatracenie. Co trzeba zrobić, żeby pójść do piekła? Nic, bo już każdy z nas zgrzeszył i zasłużył na piekło tymi swoimi grzechami. Kolejna rzecz. Kto jest obiektem ich kultu religijnego, czyli Bogiem? Bogiem ich jest brzuch. Król Herod zmarł stoczony przez robactwo. Król Starego Testamentu także zmarł na jelita, gdy w swojej bezbożności podążał. Także one wyszły mu na wierzch. I tak kończy ten Bóg tych ludzi. Gnije, albo jest toczony przez pasożyty, albo jeszcze za życia, tak jak w przypadku Heroda, albo po biologicznej śmierci właściciela. Zmienia się to w bezużyteczną breję, którą konsumują
różnego rodzaju pasożyt. I to średnio nadaje się na Boga. Ludzie mają różnych bogów. W Izajasza mieliśmy napisane, że sobie ktoś bierze i struga z drewna Boga, przybija go, żeby się nie chwiał, i składa mu pokłony. Też się to nie nadaje na Boga. Niektórzy poszli nieco bardziej w różnego rodzaju rozwoju i Izraelici na przykład, jak czytaliśmy na konferencji, Pan Jezus mówi, że jak wywyższono węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I ten wąż miedziany był użyty jako właśnie przykład ze Starego Testamentu. W Starym Testamencie Izraelici zgrzeszyli, przez to Bóg zesłał na nich węże i jako ratunek był zrobiony wąż, na którego gdy Izraelita spojrzał, my dodajemy zresztą słusznie, że spojrzał w wierze, choć tam nie jest napisane, że musiało być to w wierze, wystarczyło, że było posłuszeństwie, ale posłuszeństwo i wiara są tak blisko, że Pan Jezus mówi, to jest wola Ojca, wierzyć w Tego, którego On posłał. Więc jeżeli ktoś spojrzał w wierze na tego węża, to został uzdrowiony. Ale Izraelici później wzięli tego węża i zaczęli go wielbić, spalać mu kadzidło i nazywać go imieniem Nehusztan. Bardzo dziwni jesteśmy jako ludzie. I każdy z nas ma w sobie tą starą naturę. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Cały czas, dopóki Pan Jezus nie przyjdzie po nas i nie weźmie nas do nieba, to ten stary człowiek w nas jest. I on chętnie nawet ustanowioną przez Boga rzecz, taką jak ten wąż, weźmie i zamieni w bałwana. To jest bardzo niebezpieczne. Ale tacy jesteśmy. I ci ludzie z 19 wersetu za tym swoim właśnie starym ja poszli. Być może nie mieli w ogóle nowego ja. A chwałą ich to, co jest ich hańbą. Czyli chwalili się tym, czego w zasadzie powinni się wstydzić. O sodomitach jest powiedziane, że oni mówili o swoim grzechu bez ogródek. W ogóle się tym nie przejmowali. O Izraelu było powiedziane, że nawet nie potrafi się rumienić. Czy potrafisz się rumienić? A chwałą to, co jest ich hańbą. Dlaczego taki silny wyrok? Dlaczego są nazwani wrogami Krzyża Chrystusowego? Albo jak wrogowie Krzyża Chrystusowego? Bo myślą bowiem o rzeczach ziemskich. I może to być zarówno do ludzi całkowicie niezbawionych, co jest naturalnym ich postępowaniem, ale niestety niektóre dzieci Boże także tak postępują. I tu widać z kontekstu, że niestety Paweł mówi o nich z płaczem. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Gdzie jest twoja ojczyzna? Czy odpowiadasz na to pytanie, kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój orzeł biały? Czy raczej, kto ty jesteś, jestem niebianin, który ma Pana Jezusa jako Zbawiciela, którego oczekuje z nieba? Nasza ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus jest tym, który nas zbawił. Umarł za nasze grzechy. Wszystkie grzechy wierzących w Niego ludzi zostały całkowicie zlikwidowane. Nie ma śladu po nich. Zostały oddalone jak wschód od zachodu.
i nie mają żadnej roli w życiu wierzącego, tak że autor listu do Hebrajczyków mówi wręcz, że nie mamy żadnej świadomości grzechów. Żadnej świadomości grzechów nie ma ten, kto został raz na zawsze oczyszczony. Ten, kto nie został raz na zawsze oczyszczony, co chwila musi się oczyszczać. Co chwila jest problem. Zawsze jest problem i składa kolejnego cielaczka, kolejnego inne zwierzę, czy inną ofiarę. Może dobry uczynek jakiś, może jakąś jałmużnę. Ciągle to wychodzi, ciągle wraca. Który, tu jest powiedziane o Panu Jezusie, co zrobi? Przemieni. Przemieni. Czyli zdaniem Pana Jezusa i zdaniem Jego apostoła konieczne jest przemienienie. Czego? Znikomego ciała naszego. Dlaczego ono jest nazywane znikomym? No więc ono jest nazywane znikomym choćby dlatego, o czym już wspomniałem. Nawet taki ubóstwiany przez niektórych brzuch, niestety, ale zakończy po prostu jako proch. Prochem jesteśmy. Proch się obrócimy, jeśli chodzi o to znikome ciało. Tam w tym ciele nie ma po prostu niczego trwałego. Ono jest związane z ziemią, jest częścią ziemi. Człowiek składa się z ciała, ducha i duszy. Śmierć ciała, jak wiemy z Mateusza 10 rozdział, 28 werset, śmierć ciała nie narusza życia duszy. Więc ludzie mogą ewentualnie zabić czyjeś ciało, ale nie są w stanie zabić duszy. I człowiek jest istotą, która, nawet niewierzący człowiek jest istotą, która ma jedynie ciało znikome. A dusza jest no, po prostu zwyczajnie niepodlegająca takiej śmierci jak ciało. Jest to zupełnie dużo bardziej trwałe. I egzystencja wieczna każdego człowieka jest po prostu zwyczajnie faktem. Nie jest tak, że człowiek przestaje istnieć wraz z śmiercią ciała. Jest w pełni świadomy. Czytamy o tym m.in. w 16 rozdziale Łukasza, gdzie człowiek, który nie był zbawiony, cierpiał męki w tym płomieniu. I to jest kolejny człowiek, o którym wiemy, że trafił do wiecznych płomieni, do płomieni ognia. I teraz, jeżeli popatrzymy na ten 21 werset, to tutaj jest wspaniała informacja. Pan Jezus ma wszelką moc. Pan Jezus ma moc, którą wszystko poddać sobie może. To jest moc, która nie ma równej sobie. Ona jest mocą samego Boga. Ona jest mocą samego Pana Jezusa Chrystusa, który jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Gdyż Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach. Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. I nawet dzisiaj śpiewaliśmy o odwiecznym Synu Bożym, bo Pan Jezus jest odwiecznie Synem Bożym. Kto nie ma Syna, nie ma Ojca. Nie było momentu, kiedy byłby Ojciec, a nie byłby Syn, bo wtedy Ojciec nie byłby Ojcem. Więc mamy wiele miejsc ze Słowa Bożego, które nam tę prawdę, którą nazywamy też w słowniku teologicznym Trójcą Świętą, potwierdzają, dokumentują i to jest po prostu zwyczajnie biblijny fakt. I z tego wynika wniosek. Przeto bracia moi. Czyli Paweł na tym chce budować. Na tym, że Pan Jezus ma wszelką moc. Na tym, że nasz Bóg ma wszelką moc i On jest naszym Zbawicielem. On rozwiązał problem grzechu raz na zawsze. On samego siebie złożył w doskonałej ofierze i On oddał życie za każdego wierzącego. I teraz na tym można budować, to jest trwałe, jak najtrwalszy możliwy fundament, na którym można się oprzeć. Pan Jezus ma wszelką moc.
wszelką moc, którą też wszystko poddać sobie może. Przeto, bracia moi, umiłowani, pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Bardzo ciekawa rzecz. Apostoł Paweł, zwracając się do braci, nie tylko mówi, że oni są umiłowani, co nas nie zaskakuje. Dla nich zszedł setki, tysiące kilometrów, większość pieszo, część statkiem, część konno. I można by powiedzieć, że nawet jeśli nigdy nikomu nie powiedziałby, że jest ktoś dla niego umiłowany, to samo to chodzenie udowodniło, że on nas, także nas umiłował. On dla nas chodził te kilometry. On dla nas, gdy Macedończyk go wezwał, przekroczył granicę Azji i przeszedł do Europy. To był pierwszy, można powiedzieć, wynikający z dziejów apostolskich punkt historyczny, gdzie Ewangelia przekroczyła granicę Azji. Wcześniej była znana w Afryce. Wcześniej była znana w Azji. Do Afryki zawiózł ją Etiopczyk. W Europie nie była znana. Ale to apostoł Paweł ją do Europy wprowadził. Na samym, można powiedzieć, końcu. I teraz, jeżeli popatrzymy na końcu, jeśli chodzi o ten taki potrójny kontynent euroazjatycko-afrykański. Więc jeżeli teraz popatrzymy na to, że on dalej mówi pożądani. On się o każdego z nas modlił. On może nie nazwał tego w swojej modlitwie zgromadzenie w Wieruszowie, powstanie w XX wieku. I ja się o nich modlę, Panie. Może tego mu Duch Święty nie objawił, choć nie wiemy. On miał wiele objawień, może miał również i to, że Ty teraz, słuchając Słowa Bożego, odbierasz je z radością i chcesz za Nim iść. Może Ciebie nawet widział. Różne rzeczy Duch Święty objawia i pożądani. Radości. Apostoł Paweł się każdym z nas cieszył. Cieszył się Filipianami, cieszył się Tobą. I nazywa ich koroną. Korono moja. O co tu w ogóle chodzi z tą koroną? Korona to jest co innego niż dar. Na koronę trzeba sobie zapracować. I chrześcijanin, gdy jest zbawiony, to jest zbawiony z łaski, niezależnie od uczynków. Jest powiedziane, że każdy z nas otrzyma pochwałę od Boga. Tak mówi wyraźnie Pismo Święte, że na sądzie każdy chrześcijanin otrzyma pochwałę od Boga. Są rzeczy, za które będziemy pochwaleni, są rzeczy, za które nie będziemy pochwaleni. Te rzeczy, za które będziemy pochwaleni, są przedstawione albo obrazowo, albo dosłownie w postaci koron. Te korony, jak widzimy w symbolu 24 starców, starcy składają przed Panem Jezusem, przed Jego tronem. Więc teraz, jeżeli, nie wiem, czy z ludzkich stosunków można coś podobnego mieć, ale ja na przykład miałem za dawnych czasów jako uczeń coś takiego, że w dniu nauczyciela każde dziecko musiało mieć kwiatek i no ja nie zawsze miałem kwiatka dla pani i wtedy czułem się zawstydzony. Inni mają kwiatka, ja nie mam. I to oczywiście jest dalekie od tego obrazu. Może nie powinienem był nawet tego wspominać, ale jeśli będziesz w niebie jako zbawiony, bo uwierzyłeś Panu Jezusowi, to ja powiem tak, że chciałbym mieć co dać przed tym tronem, żeby wywyższyć Pana Jezusa. I chciałbym mieć takie korony, które najpierw dostanę, żeby potem je wszystkie złożyć przed Panem Jezusem. Żeby po prostu Jego uwielbić. I te korony zdobywasz swoim życiem tu na ziemi. I Paweł tych z nas, do których doszło Jego Słowo,
Słowo Boże przekazane przez niego i organizacyjny cały wysiłek i cały wysiłek osobistego przykładu, to ci, którzy z tego skorzystali, są jego koroną. I tych koron jest kilka. Niektórzy mówią 4, niektórzy mówią 5. Ja myślę, że to nie są wszystkie wymienione, że tych koron jest więcej, choć wymienionych jest tak do 4-5. I teraz, jeżeli ty jesteś koroną Pawła, to kto jest twoją koroną? Czy masz koronę? Jedną z nich możesz mieć, bo koronę dostaną ci, którzy umiłowali przyjście Pana Jezusa. Czy miłujesz przyjście Pana Jezusa, to już masz jedną z koron. I teraz Paweł apostoł zachęca: trwajcie w Panu, umiłowani. Trwajcie. W Panu można trwać, w Panu można nie trwać. To jest wynik naszej osobistej decyzji. Mogę machnąć na to wszystko ręką. Mam w nosie korony. Idę sobie swoją drogą. Będę nieszczęśliwy. Apostoł Paweł mówi, że wszystko, co będzie wtedy przechodziło przez ogień, to będzie po prostu spalone. Ja będę zbawiony wtedy tak jakby przez ogień. Nie będę miał za wiele do rzucenia. Zostanę pochwalony za dużo mniej rzeczy, albo ta pochwała będzie tak, że Słowo Boże nie będzie naruszone, ale nie będzie tego dużo, za co mnie pochwalić. I mogę tak pójść swoją drogą, na tej ziemi mieć tego Boga swojego jako brzuch. Zatracenie wszystkiego, co jako chrześcijanin mogę tutaj mieć jako pewnik, bo Słowo Boże jest nienaruszone, końcem ich jest zatracenie. Żaden zbór, żaden wierzący nie będzie nic słyszał. A kto to jest? Nie wiem. Nie znam. Zatracony. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby zbór był zbawiony w Dzień Pański. Powiedziano o chrześcijaninie, który upadł w grzech cudzołóstwa i nie chciał się z niego upamiętać i jeszcze wciągnął w to, nie wiadomo jak, że zbór wzbił się w pychę. Czyli to zanieczyszczenie aż się rozlewało. Więc w tym momencie, jeśli chcesz, możesz trwać w Panu. Jeśli chcesz zrobić bardzo głupio, to możesz nie trwać w Panu. I teraz jest upomnienie do Ewodii i Syntychy. Bardzo ciekawe wtrącenie. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Czyli nie ma dyskusji, że one są w Panu. One, można powiedzieć, można porównać je obie do dwóch sióstr w piaskownicy, dwie czterolatki i okładają się łopatkami, która kocha mamusię bardziej. Obie są w Panu, obie kochają Pana, ale nie są jednomyślne. A przecież jeżeli mamy jako centrum Pana Jezusa i żadnych ludzkich dodatków, to nie ma miejsca na niejednomyślność. Niejednomyślność powstaje przez ludzkie dodatki. Nigdy nie powstaje przez coś, co mamy w Panu Jezusie. Bo Pan Jezus jest tym, który zgromadza, a nie rozprasza. Jeżeli każdy się przybliża do Pana Jezusa, to jesteśmy coraz bliżej siebie. A jeżeli zaczynamy się różnymi rodzajami ludzkich rzeczy dodatkowo uzupełniać, no to powstają bariery. I może być tak, że owszem, robię coś dla Pana, ale robię to ze słomy. Albo robię to ze ściernia. Albo robię to z drewna. Dlaczego? Bo dodaję tam swoje różnego rodzaju pomysły, które nie są ze złota, nie przetrwają ognia, tylko spłoną.
proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one... Mamy tutaj osoby, które będą pochwalone. On, nawet Paweł tutaj je chwali dla Ewangelii. Razem ze mną walczyły. Czyli to nie są przypadkowe osoby. One w dniu spotkania z Chrystusem, zaraz po pochwyceniu, zaraz po zabraniu do nieba, będą pochwalone. One są już chwalone na kartach Pisma Świętego. One walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Nie będę się rozwodził na temat tego, kim jest Klemens, bo są różnego rodzaju teorie. Natomiast jest tu o nim powiedziane to, co jest pewne, że jest współpracownikiem Pawła. I jego imię jest w Księdze Żywota. Czyli mamy pewność, że mamy do czynienia w tym wersecie z wierzącymi, których Paweł apostoł przez objawienie umieszczał jako tych, którzy na pewno znajdą się w niebie. Czyli to nie były osoby przypadkowe. I wśród współpracowników znajdują się nieporozumienia. I jesteśmy napominani, żeby być jednomyślni w Panu. Nie da się być jednomyślnym w wielu rzeczach. Na jaką partię głosujesz? Nie głosujesz. Białe tenisówki czy czarne? Samochód szybki, zwinny czy jadący tylko tyle, ile przepisy pozwalają? Nowy czy stary? Gdzie serwisować? Gaz, diesel, benzyna, elektryk. Nie będziemy w tych rzeczach jednomyślni nigdy. Nigdy. I te tematy w ogóle nie powinny być poruszane w zgromadzeniu pańskim. Bo to jest zupełnie coś, co może nas pięknie podzielić, a w ogóle nie jest w żaden sposób pomocne. Jesteśmy jednomyślni co do tego, że Jezus nas umiłował i wydał za nas samego siebie. I jesteśmy wszyscy grzesznikami. I nie ma grzesznika za 10 punktów, nie ma grzesznika za 100 punktów. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Można powiedzieć, jest człowiekiem, który zboczył, a więc jest zboczeńcem. Zboczeńcem od prawdy Bożej. I dlatego potrzebowaliśmy Zbawiciela, który nas uratował. Co do tego jesteśmy zgodni. I jesteśmy tutaj, aby jednymi usty wielbić Pana Jezusa za to, że nas uratował. I jeżeli będziemy dodawać do tego inne elementy, możemy bardzo dokładnie wprowadzić chaos. Tutaj jest też wspomniane o walczeniu. I faktycznie na początku chrześcijanie byli prześladowani. Byli prześladowani przez Żydów i podburzanych przez Żydów pogan. I można popatrzeć w Dziejach Apostolskich, że na początku Cesarstwo Rzymskie, a w zasadzie jego przedstawiciele, raczej chronili chrześcijan, raczej w trosce o spokój publiczny stawali, czy to w obronie apostoła Pawła, jak jeszcze się dowiedzieli, że jest on jak najbardziej obywatelem rzymskim, czyli miał najlepszy z możliwych wtedy paszportów, to go chronili, ale później się coś zmieniło. I z historii wiemy co. Później się zmieniła perspektywa. Taka, że cesarstwo zaczęło prześladować chrześcijan. I to z największym możliwym zapałem. Był to zapał, który nie wiemy z czego wynikał, choć historycy mają teorię, że po prostu jako sektę od żydostwa, skoro żydostwo było prześladowane, to też zostaliśmy wrzuceni do jednego worka. Ale też są późniejsze sygnały, że samo chrześcijaństwo w sobie było nie po drodze Cesarstwu Rzymskiemu. Zresztą to był bałwochwalczy kult, więc
wszystko, co nie odpowiadało cesarzowi, było złe dla niego z jego perspektywy i szkodliwe dla cesarstwa. I w tych warunkach mamy pewność, że ani jeden element Słowa Bożego nie przeminął. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament jest tymi litrami krwi chrześcijan potwierdzony. Mamy dzisiaj wiele dokumentów ze starego okresu świeckich i pisma Nowego Testamentu. I to są relacje takie jak 1 do 100. Iliada, kilkaset czy kilkadziesiąt kopii i też niekompletne. Nowy Testament w pełnych kompletach, w różnych wariantach, w różnych tłumaczeniach, bo nie tylko grecki, którym powstał, ale też na syryjski był przetłumaczony. Tak jak jest powiedziane, że zapieczętuje świadectwo w ludzie. I ludzie używający pism chrześcijańskich, właśnie używając go z miłością, czytając Słowo Boże, pozostawili liczne świadectwa i to jest tak, że mamy zupełną pewność, że to, co czytamy w naszym języku polskim, jest Słowem Bożym, któremu możemy zaufać. Może samemu przekładowi możemy się czasami dziwić, gdy porównujemy brzeską, gdańską, warszawską, że są różne słowa. Ale każdy, nawet najmniej biegły człowiek, gdy uczciwie na to spojrzy, powie, różnice są tylko iluzoryczne. One są w sposobie tego, jak wyraził się tłumacz, albo w jakim okresie tłumaczył. I to nie jest wynik tego, że ta myśl, z której on tłumaczy, jest mu nieznana, tylko może zawiódł jako człowiek, przekazując ją dla nas w języku polskim. I dalej mamy powiedziane, że mamy się w Panu radować zawsze. Radość w Panu wynika właśnie z tego, że wszystkie nasze grzechy są raz na zawsze oddalone od nas jak wschód od zachodu. Wszystko, co powoduje smutek, to jest właśnie to nasze nieufanie Bogu. To jest nasze właśnie takie zaufanie sobie. A my mamy się w Panu radować. I ponieważ często o tym zapominamy, to Paweł Apostoł dodaje, powtarzam. Powtarzam, radujcie się. Jest to bardzo ważne. W Panu. Nie z ostatnio usłyszanego dowcipu, który opowiedział wujek Lot, tylko w Panu. I łagodność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Bardzo trudno jest pokazać łagodność. Mogę pokazać agresywność. Mogę pokazać nerwowość. Ale jak pokazać łagodność? Jak ją pokazać tak, żeby nie była pomylona z biernością albo z lekceważeniem sprawy? A my mamy pokazywać łagodność wasza, niech będzie znana wszystkim ludziom. Ona ma być znana. Ludzie mają to komentować. Widziałeś go? Widziałeś, jak? Nigdy nie widziałem takiego łagodnego człowieka. W urzędzie wszedłeś, wyszedłeś, urzędniczka w szoku. Taki łagodny petent? Tu miał powód do zdenerwowania, tu miał powód do zdenerwowania, tu. Dałam mu jeszcze przez pomyłkę kwitek, wypełniał pół godziny, potem powiedziałam, że wie pan, ja się pomyliłam. Taki łagodny. Czy opowiadają o naszej łagodności? Jak ktoś spotka kogoś, kto nas zna, to powie, a to taki łagodny człowiek, faktycznie. Znam go, łagodny. Nigdy takiego łagodnego nie widziałem. I to nie niektórym ludziom ma być znana nasza łagodność. Tu jest powiedziane wszystkim. Wszystkim ludziom ma być znana nasza łagodność. Z jakiego powodu? Bo Pan jest blisko. Jeżeli wierzymy w to i pamiętamy, że Pan jest blisko, to wtedy te wszystkie problemy światowe, które nas otaczają, które powodują, że ludzie nas obserwują w różnych życiowych sytuacjach,
nie dają nam powodu do zdenerwowania, bo Pan jest blisko. Po pierwsze, On nas wspiera, bo jest blisko. Po drugie, On jest blisko, bo zaraz za chwilę przyjdzie. Być może przyjdzie jeszcze dzisiaj. To o co my się mamy tutaj szarpać? Nie troszcie się o nic. To jest bardzo mocne słowo. Mamy się o nic nie troszczyć w powiązaniu ze wszystkim w modlitwie i błaganiach i z dziękowaniem powierzyć prośby wasze Bogu. Mamy zawsze za co Bogu dziękować. Mamy tutaj z dziękczynieniem te prośby mamy Bogu powierzyć. Masz powód do troski? Powiedz to Zbawcy. Powiedziałeś to Zbawcy? Nie troszcz się. Nie ma, to jest proste zadanie matematyczne. Troszczysz się, znaczy nie przedstawiłeś tego Panu. Przedstawiłeś to Panu? Wierzysz, że Pan jest blisko? To się nie troszcz. I co się wtedy dzieje? 7 werset mówi: pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Tak, z punktu widzenia rozumu my mamy powody do troski. To, tamto, siamto, wamto. Rozum goni jedna sprawa za drugą. Ale tu jest wyraźnie powiedziane, że pokój Boży, jeżeli zastosujemy się do tej zasady, to pokój Boży będzie przewyższał każde nasze myśli, wszelki rozum. To będzie nie do pomyślenia, jak będziemy spokojni. I On będzie pilnował, strzegł, jak strażnik, będzie pilnował naszego serca i myśli naszych w Chrystusie Jezusie. Bo właśnie w Chrystusie Jezusie możemy mieć nasze pełne zaufanie. Przechodząc do końca tego, co Paweł tutaj do tych wersetów, które przeczytaliśmy, mówi, mówi on tak: wreszcie. I tutaj jest bardzo ważna rzecz. Bo mówi: wreszcie, bracia, myślcie tylko, bardzo mocne słowo, tylko o tym, co prawdziwe. Co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą, co godne pochwały. Czyli my mamy swoich myśli w Chrystusie Jezusie strzec właśnie w ten sposób, myśląc tylko o tym, co jest oparte na faktach, które są faktami, a nie domysłami. O tym, co jest dobre, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe i godne pochwały. Co jest cnotą? I to są takie bardzo, bardzo ograniczające nasze myślenie słupki. Jak wykraczasz poza któryś z tych słupków, grzeszysz. Nie dostaniesz za to pochwały w dniu spotkania z Panem Jezusem, jeśli wyłazisz poza te słupki. Mamy czynić to, czego się nauczyliśmy i co przejęliśmy, i co słyszeliśmy, i co widzieliśmy u Pawła. My to widzimy na kartach Pisma Świętego, jak to wyglądało. I Bóg pokoju będzie z wami. Nie miał pieniędzy? Zaczął wytwarzać namioty. Można powiedzieć, no zaraz, ale przecież jako apostoł miał uprawnienie, żeby żyć z pieniędzy. Nie widzimy tego, żeby Paweł coś z tego zdecydował się forsować. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło wasze staranie o mnie. Oczywiście, jak ono się pojawiło, to staranie, to się ucieszył. No bo przecież to jest coś, co powinno było być. Ale jeśli tego nie było, no to nie było. Ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, czyli nie skarży się. Nie skarży się, w razie czego mogę wytwarzać namioty. Jak będzie za mało, to może jeszcze coś znajdę. Bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. I jak człowiek dużo podróżuje i to pieszo, to dużo ze sobą nie mógł wziąć. I on się nauczył poprzestawać na tym, co miał. Jak mu zabrakło, to poprosił, żeby mu dosłać płaszcz czy coś innego, bo było zimno. I są wtedy tego typu braki, ale też umiejętność poprzestawania na tym, co się ma. I Paweł mówi: umiem
się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Czyli pytanie jest do nas, czy umiesz się ograniczyć? Zrezygnować ze swoich uprawnień. Umiesz? Należy ci się, ale rezygnujesz. Albo ktoś cię ich pozbawia. Rezygnujesz. Umiesz też żyć w obfitości. Jakże my wariujemy. Wygrałem 10 milionów dolarów. Co robię? Obfitości. Poradziłbyś sobie z czymś takim? Ja obawiam się, że nie za bardzo. Może bym sobie poradził, ale dziś nie. Musiałbym się przygotować modlitewnie. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony. Nie przesycony, nasycony. Przesycenie jest grzechem. Nawet jest w religii rzymskokatolickiej jeden z grzechów głównych, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Jaka mądra, choć ludzka reguła. Umiem być nasycony. Jak i głód cierpieć. Jakże trudno jest być łagodnym, będąc głodnym. Przecież to jest nawet przysłowie. Polak jak głodny, to łagodny? No nie, takiego przysłowia nie ma. I dalej mamy powiedziane, że obfitować, czyli obfitować to znaczy mieć dla siebie i rozdawać innym. Albo znosić niedostatek, czyli jeśli inni mi nie pomogą, będzie mi tego brakować. Paweł to umiał. Jakże my mamy wiele do nauczenia się w tym zakresie, bo bardzo często słyszy się niektóre komentarze, które pokazują, że my nie potrafimy znosić niedostatku niektórych rzeczy. Nie potrafimy głodu cierpieć, nie potrafimy obfitować. Głód chwały. Jakże cierpimy wtedy. Bo może głodu takiego, jeśli chodzi o pożywienie, to nie mamy. I tu są te słynne słowa. To nie chodzi w 13 wersecie o to, że ja teraz mogę tym, który mnie wzmacnia, czyli w Chrystusie, wszystko w znaczeniu, no już nie potrzeba Pana Jezusa, bo ja to umiem wszystko w Chrystusie. Są takie fałszywe nauki. I niestety one zataczają coraz szersze kręgi. Nie, tu jest kontekst. Ten kontekst pokazuje, że apostoł Paweł wszystko może w tym, który go wzmacnia, czyli potrzebuje wsparcia Chrystusa, wzmacnia w Chrystusie. Sam bez Chrystusa nie umiałby tego. Nie umiałby znosić niedostatku bez Chrystusa. Nie umiałby obfitować bez Chrystusa. Nie umiałby głodu cierpieć bez Chrystusa. Nie umiałby być nasycony bez Chrystusa. Nie umiałby być wyćwiczony w tym wszędzie i we wszystkim. Więc znowu wracamy do punktu centralnego, od którego zaczęliśmy. Bo tym punktem zawsze jest Chrystus. Pan, jednomyślni w Panu, mamy być wiedząc, że On dziś jeszcze może po nas przyjść, bo Pan jest blisko i naszym Bogiem nie jest brzuch, tylko Pan, którego oczekujemy z niebios. I wtedy wszystko jest na właściwym miejscu. Jeśli siebie stawiam na piedestał, jeśli robię nowoczesnego rodzaju odstępstwo, to usuwam Chrystusa z centrum i wtedy zaczynam się troszczyć, daję się zastraszyć, jak mówi apostoł Piotr, żebyście nie dali się zastraszyć. To akurat do sióstr jest, ale do mężczyzn też można to odnieść. Zawsze, gdy pojawia się różnego rodzaju światowa presja, to ona na nas ma tylko wtedy wpływ, kiedy zapominamy, że mamy w Chrystusie szukać wszelkich rozwiązań. Oby Pan Jezus dopomógł przede wszystkim mi, ale mam nadzieję, że te moje rozmyślania również niektórych z braci i sióstr mogą przygotować do tego, żeby wszystko Panu powierzać.
i aby łagodność nasza była znana wszystkim ludziom, bo Pan jest blisko. Też jest ważny taki punkt, który znajdujemy w Amosa 3:3. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? I widzimy takie jak gdyby trzy etapy w tej trzeciej części podobieństwa, bo jest to jedno podobieństwo przedstawione na trzy sposoby. Tym trzecim sposobem jest ta trzecia część o tych dwóch synach i ojcu, albo o ojcu i dwóch synach. Najpierw oni są razem. Potem jest etap, kiedy następuje podział majątku, a potem znowu nie jest tak, że on od razu bierze tą swoją część, tylko jest powiedziane w 13 wersecie, że minęły liczba mnoga dni. Niewiele, co prawda, ale to nie jest od razu. I to może wskazywać nam na to, że wcale nie było życzeniem tego młodego człowieka, młodszego, nie wiemy ile on miał lat, może jeden miał dużo i drugi dużo, bo jednak to była już taka rozmowa jak między dorosłymi. I dzieciom się majątku nie wydziela. Z przetecznicami grzechu nie popełnia człowiek zbyt młody. Więc tutaj widać, że po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko. Być może próbował być z ojcem, być ze starszym bratem i nie wyszło. Dlaczego nie wyszło? W Powieściach Salomona, 8 rozdział, mamy przedstawionego Pana Jezusa jako mądrość. I tutaj w całej Jego wypowiedzi, 31 werset, pokazuje, że zanim jeszcze była stworzona ziemia, zanim jeszcze był początek, to już On rozkoszował się synami ludzkimi. I dlatego to źródło radości w niebie z powodu jednego grzesznika jest tym, co ma swoje źródło w Panu Jezusie. Pan Jezus tą radością z powodu jednego uratowanego grzesznika po prostu, no może słowo nieadekwatne, ale inne mi nie przychodzi do głowy, zaraził całe niebo tą, albo wpłynął na resztę nieba, także aniołowie też się cieszą z powodu tego jednego grzesznika, który się upamiętał. Jest to ogromna skala i ogromny kontrast, bo na ziemi, jak się ktoś nawróci, to raczej wszyscy są dookoła bardzo zmartwieni. Jest powiedziane przez Pana Jezusa, że to jest tak jakby ogień rzucony na ziemię albo miecz. I nagle ten jeden wierzący w danym domu ma przeciwko sobie cały dom. Wszyscy najbliżsi jego domownicy stają się jego największymi wrogami, dlatego że się nawrócił. Wszyscy są okropnie zmartwieni, smutni. Coś Ty zrobił. Zradziłeś nas. Tych 99 sprawiedliwych najchętniej nie chciałoby widzieć tej jednej osoby, która się nawróciła. Dalej, tutaj jest taka ciekawa rzecz, bo mamy w tym podobieństwie, w tych trzech podobieństwach, najpierw owce, zwierzę, potem monetę i potem człowieka. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że człowiek to jest duch, dusza i ciało,
Moneta to jest sama materia, można powiedzieć, samo ciało. I owca to jest i ciało, i dusza zwierzęca. Czyli można powiedzieć, że jest tutaj każdy taki w tym obrazie użyty przekrój. I moneta jest też tym grzesznikiem, która jest zgubiona. Ta jedna do 10. I moneta nie może nic zrobić, żeby dać się znaleźć. Ona gdzieś leży w zakamarku. Być może właściciel nawet nie wie, gdzie leży. Nawet nie domyśla się, bo przecież ją zgubił, gdzie mogłaby ewentualnie leżeć. I też ma, jak widać, od strony świata tyle co nic. Żadną wartość. Jednodniowy zarobek. 15 zł razy dzień pracy. Można powiedzieć, że to jest tak jak tchnienie. Dla świata zupełnie żadna wartość. Jeżeli, załóżmy, mielibyśmy w portfelu 900 zł, myśleliśmy, że mamy 1000 zł. I gdzieś te 100 zł się zapodziało. Nie wiemy gdzie. Zgubiłem je w sklepie. Zgubiłem je w domu. Może wcale nie miałem, tylko wcześniej źle policzyłem. Wzruszamy ramionami, idziemy dalej, zarobimy jutro te 100 zł. Koniec tematu. Znajdzie się, to się znajdzie. Nie znajdzie się, to się nie znajdzie. Nie mamy żadnych uczuć do pieniędzy. I to jest tylko środek. Ale dla Boga, tutaj, który jest przedstawiony w postaci niewiasty, niewiasta jest obrazem tutaj Ducha Świętego i pokazuje na delikatność działania Ducha Świętego. On jest wyczulony na wartość każdego zgubionego człowieka. Nie tak jak my. My jako ludzie nie mamy tej delikatności. Nas, te miliony ludzi, które nas mijają i idą szeroką drogą do piekła, w ogóle nie interesują. Dlatego w ogóle lekceważymy obowiązki ewangelizacyjne. Mamy ważniejsze sprawy. Natomiast Duch Święty jest tym przejęty. Oczywiście do Rzymian, 2 rozdział, 4 werset, czytamy, że dobroć Boża do upamiętania prowadzi. I 1 rozdział tego listu do Rzymian przedstawia charakterystykę tych 99 i tego jednego. Tych 9 i tego jednego. I tego starszego i tego młodszego. Są oni pełni, 29 werset, wszelkiej nieprawości, złości, chciwości. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi. Wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Słuchacze Pana Jezusa też tacy byli. I 3 rozdział. Jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? I 10 werset. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Wszyscy stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdrady. Jadrzmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach. A drogi pokoju nie poznali. Gdyż wszyscy zgrzeszyli,
i brak im chwały Bożej. I jeżeli teraz widzimy, że tutaj ten starszy syn i ten młodszy syn w takim usposobieniu rozmawiają z ojcem, rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność. I nie czytamy tutaj: wtedy ten dał młodszemu jego część. Starszy wziął również swoją część. Obaj pogrzebali ojca za życia. Po prostu powiedzieli mu tym, że przyjęli ten podział majątku: Ty, ojcze, dla nas umarłeś. I ta ruina zaczęła się właśnie przez to, że każdy na własną drogę zszedł. I ten starszy, i ten młodszy. I trzeba pamiętać o tym, że słuchacze też. Jedynym, który był w tym towarzystwie dobry, to był Pan Jezus. Reszta to byli tacy ludzie, o których przeczytaliśmy w Rzymian. Nieba nic dobrego w grzeszniku. Gdyby było, Jezus nie musiałby umierać, bo wskazałby tego jednego dobrego i powiedział: bądźcie jak on, powodzenia. Ale nie było takiego. I nawet jeśli natura nas o czymś uczy, to my tą naturę mieliśmy bardzo daleko poza naszą uwagą. Bo to, że stworzenie coś mówi, to nie znaczy, że my tego słuchamy. I ja osobiście znam wiele tragedii ludzkich, gdzie ojciec i dwóch synów pokłóciło się o pietruszkę, jeden drugiemu aż do śmierci nie wybaczył, nawet jeśli się jeden, drugi czy trzeci kajał, w ogóle nie było to żadnym argumentem. Właśnie tu jest ta wyjątkowa rzecz, że wśród grzeszników jeden z nich to jest Bóg, ten dobry. I dlatego ta historia tak wygląda. Jeśli pod wpływem Ewangelii niektóre życia przemieniły się i w kraju chrześcijańskim ktoś zachowuje się inaczej niż przeciętnie zachowałby się przeciętny grzesznik, to jest to wpływ Chrystusa, a nie wpływ tego, że się nauczył tego z natury. I jeden drugiego potrafi utopić w łyżce wody. Najstarszy przykład dwóch braci to jest Kain i Abel. I tacy jesteśmy. I tutaj ten młodszy tego starszego i ten starszy tego młodszego najchętniej potraktowałby tak, jak Kain i Abel byli w konflikcie i Kain Abla. Więc tutaj nie ma żadnego światła poza jednym, Panem Jezusem Chrystusem. Faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali ten. I tutaj myślę, że też warto zwrócić uwagę, że to jest o tym, czyli o Panu Jezusie. Pan Jezus grzeszników przyjmuje i jada z nimi. I trzeci werset, od którego dzisiaj zaczęliśmy, to powiedział im takie podobieństwo. I to jest pytanie. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich? No, odpowiedź brzmi: nikt. Jakby w tamtych warunkach ktoś miał 99 owiec, nie zostawiłby ich i nie poszedłby szukać tej jednej. Po prostu nie ma takiej możliwości ryzykować 99 w celu poszukiwania jednej. A jednak
Pan Jezus dla tej jednej na 99, jednej na 100 przyszedł i kiedyś chyba Max Bileter tak powiedział, że nawet gdybyś ty był jedynym grzesznikiem na całej ziemi, to Jezus przyszedłby dla ciebie umrzeć za twoje grzechy. Gdybyś ty miał być tym jednym, jedynym uznającym się za grzesznika, a reszta nie chciałaby się uznać za grzeszników i poszliby do piekła, to aby ratować tylko ciebie jednego, to przyszedłby Pan Jezus. I Pan Jezus właśnie tutaj pokazuje to też między innymi w przypowieściach i w podobieństwach. Też jest ważna rzecz, żebyśmy zrozumieli, że przypowieść i podobieństwo to nie są zmyślone historie. To są prawdziwe, rzeczywiste rzeczy odnoszone do tego, żeby przekazać moralną treść. I tutaj jest to podobne. No faktycznie istnieją ludzie, którzy posiadają owce. I tutaj tak samo, niewiasta mając 10 drachm, jak zgubi jedną. W tamtych warunkach 9 drachm wystarczyło na 9 dni życia. Jedna drachma wystarczyła, żeby powiedzieć, że to jest zarobek całodniowy. To gdybyśmy dzisiaj to odnieśli, taka 12-godzinna pensja. I to jest tylko 10% tego jej całego majątku. Można sobie bardziej wyobrazić, że takie poszukiwanie by się odbyło. Ale w przypadku tych 99 owiec i jednej, może niech się wypowie jakiś rolnik, ale mi się wydaje, że w tamtych warunkach, gdy nie było żadnych zabezpieczeń poza właśnie jakiegoś lichego ogrodzenia i pasterza, żaden pasterz nie pozostawiłby, i tutaj jest na pustkowiu tych 99, czyli można by powiedzieć nawet bez tych zabezpieczeń i nie pójdzie po tą jedną. Myślę, że to jest rzecz niebywała. Jezus pokazuje wiele przypowieści i podobieństw z różnych dyscyplin, dziedzin. Ja oczywiście nie jestem rolnikiem, więc dziękuję za wskazówki, jak to widzą rolnicy. Dla mnie jako ekonomisty na przykład jest taka kwestia, gdzie Pan Jezus na krzyżu mówi tetelestai, czyli zapłacono w pełni. Jest to termin jak najbardziej ekonomiczny, że wszystkie grzechy zostały uregulowane. I tutaj powiem tak, jako ekonomista na to zawsze patrzyłem tak, że tutaj mamy 99 owiec pewnych w garści. Jest to forma aktywów. A tam o nieznanym stanie, nie wiadomo co z nią jest, ona już w zasadzie jest pokryta tajemnicą. I z tego względu dla mnie to wywyższa Pana Jezusa, że Pan Jezus mimo wszystko tej jednej szuka. Natomiast faktycznie mamy tutaj do czynienia z rolnikami, którzy po pierwsze, tak jak przypowieści mówią, że człowiek dobry dba o dobrostan swojego bydła. Po drugie, Dawid nie był typowym rolnikiem, on był obrazem na Pana Jezusa. Więc tak jak Pan Jezus kładzie swoje życie za owce, 10 rozdział Ewangelii Jana, i on jest prawdziwym pasterzem, nie patrzy na owce jako ekonomista, który ma na nich zarobić, tylko za nie kładzie swoje życie, gdyż jest rzeczywistym pasterzem, nie nastawionym na efektywność ekonomiczną, tylko każdą owcę ceni. I tutaj widzimy 7 werset, że jest powiedziane, większa będzie radość w niebie. Mamy tutaj przez Pana Jezusa wgląd. Wgląd, co się dzieje w niebie. Przecież my tego nie wiemy na co dzień. Musimy mieć objawione, co się dzieje w niebie. I Pan Jezus informuje nas, że w niebie nie jest to obojętne, czy ktoś się nawróci.
w niebie nie jest obojętne, że Ty wyznałeś swoje grzechy Panu Jezusowi i przyszedłeś po zbawienie. Jest tu wręcz powiedziane, większa będzie radość. I w innym miejscu jest, że całe niebo się raduje. Przecież to jest niewyobrażalne. Czy oni nie mają większych tematów do radości? Okazuje się, że jest to tak ważny temat, że jest to tematem radości całego nieba. Ty wyobrażasz? Ty zastanawiasz się, czy dać sąsiadowi, koledze, przechodniowi traktat. Ale przecież jak ty wręczysz traktat z Ewangelią i ten człowiek się nawróci, to całe niebo będzie huczało z radości. A gdy mu nie dasz traktatu i lepiej wykonasz te obowiązki, do których idziesz, nikt tego nie zauważy. Ten 15 rozdział Ewangelii Łukasza można rozpatrywać od różnych stron, ale jedną z nich jest to, że widzimy tutaj wszystkie trzy osoby Boga. Boga Syna, Boga Ducha Świętego i Boga Ojca, działającego ku zbawieniu człowieka. Pierwszy przykład to Pan Jezus jest tym pasterzem, który szuka owce. Drugi przykład, Duch Święty jest tym, który szuka zgubionej monety. Trzeci, Bóg Ojciec, przyjmuje pokutującego grzesznika. Tym punktem takim wspólnym jest to, że mamy tutaj właśnie grzesznika, który albo zdaje sobie sprawę z tego, że jest zgubiony, i to jest właśnie ta jedna owca, a ci, którzy myślą o sobie, że jest z nimi całkiem nieźle, to jest to 99 owiec. I na to pokazuje nam właśnie pierwszy werset 15 rozdziału. Zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. I to są te zgubione owce. A ci, którzy są w drugim wersecie, to jest to 99 owiec, które w ogóle nie uważają się za zgubione. Są w własnych oczach jak najbardziej sprawiedliwe. Jest z nimi wszystko w porządku. Też ta moneta, która jest zgubiona, pokazuje nam na grzesznika, który no nic nie może. Nic nie może, moneta nie może krzyczeć, nie może wołać. To Duch Święty wzbudza pokutę, czyli uwierzenie Panu Jezusowi. I nie będę uprzedzał, ale generalnie też mamy właśnie działanie Boga Ojca w przypadku marnotrawnego Syna, gdzie mamy wyraźnie to pokazane. I to jest bardzo ważne, żebyśmy tą właściwą perspektywę, że to Bóg jest tym, któremu bardziej zależy na znalezieniu nas, i to On nas znalazł. On jest tym, który wywołuje potrzebę zrozumienia, że się jest zgubionym grzesznikiem i potrzebuje się Zbawiciela. To nie jest ludzka zasługa. Nawiązując do tego 33 wersetu, nie może być uczniem moim. Tą frazę nie może być uczniem moim też widzieliśmy w 27 wersecie. I to jest, kto nie dźwiga krzyża swojego. Tutaj każdy, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma. Co my mamy? My mamy siebie przede wszystkim, swoją chwałę ludzką, swój
sposób rozumowania, swoją zapobiegliwość i generalnie mamy siebie. Największym bałwochwalstwem chrześcijanina jest własne ja i zauważanie, dbanie o nie. I jeżeli patrzymy dalej, to tutaj jest jedna myśl, ciągle jedna myśl, bo że tak powiem już, może to trochę nieelegancko powiem, ale jedynym, co chrześcijaństwo ma do przekazania światu, to jest Chrystus. I sól to jest Chrystus w nas. Czyli jeżeli jest chrześcijanin, w którym nie ma soli, to jest chrześcijanin bez Chrystusa. Czyli on nie żyje jak Chrystus, nie jest listem chrystusowym do tego świata. I wtedy to jest po prostu zwietrzałe. Ta sól do niczego, znaczy ten człowiek się do niczego nie nadaje. Dlatego, że tak jak mówi 15 rozdział 1 listu do Koryntian, jeśli w tym świecie pokładamy, w tym życiu pokładamy nadzieję bez zmartwychwstałego Chrystusa, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Jesteśmy najbardziej godni pożałowania, bo to jest zupełnie bez sensu. I tutaj jest znowu też nawiązanie do 6 rozdziału Jana. Kto nie spożywa chleba i nie je krwi i nie je ciała Chrystusa. To jest znanie Chrystusa w Jego śmierci i znanie Chrystusa w Jego życiu. Przejść przez życie znając Chrystusa w Jego śmierci. To jest właśnie dźwiganie krzyża, bo kto dźwigał krzyż w pierwszym wieku? Ktoś, kto był skazany na śmierć. Więc my mamy umrzeć dla siebie, a żyć dla Chrystusa. I tak samo tutaj mam się wyrzec siebie, 33, i mieć sól w sobie, czyli Chrystusa we mnie. Chrystus we mnie, nadzieja chwały. Tak mówi w innym miejscu Słowo Boże. I wtedy jest to na właściwym miejscu. I wtedy jest to jak najbardziej z tym powiązane. Chrześcijanin bez Chrystusa jest jak nawóz, który stracił swoje walory nawożenia ziemi. Właśnie gdy będzie pochwycenie, to te wszystkie kryształki soli wszyscy wierzący wyparują z ziemi i rozleje się po ziemi zło, które jest do tej pory powstrzymywane. Ale sól chroni przed zepsuciem. I tak samo tajemna moc nieprawości jest powstrzymywana przez obecność Ducha Świętego, który jest w chrześcijaninie, co słyszeliśmy przed chwilą od Konrada, i też jest powstrzymywana przez Chrystusa, który jest w chrześcijaninie. Jeżeli sól zabierzemy z ziemi, znaczy z mięsa na przykład, to ono bardzo szybko zgnije. Kiedyś była taka technologia, że w beczkach się przechowywało mięso i ono było strasznie mocno nasączone solą i to je chroniło przed zepsuciem. Psuło się wolniej. W rzeczywistości było bardzo z punktu widzenia naszych standardów niebezpieczne, ale jako tako dało je się zjeść. I teraz, jeżeli my jako chrześcijanie znikniemy z tej ziemi w wyniku pochwycenia, to zepsucie, ta zgnilizna, to co działa tak po trochę tu, trochę tam, to nagle będą wszystkie bariery zabrane, bo Duch Święty mieszkający w wierzących, Chrystus mieszkający w wierzących, Ojciec mieszkający w wierzących będzie z ziemi odjęty. I jeżeli będziemy pamiętać o tym, że to jest Chrystus w nas, ta sól, i krzyż to jest ukrzyżowanie samego siebie, umarłem dla świata, żyję dla Chrystusa, to wtedy ten klucz stanie się jasny. Bo tak naprawdę wszystkie przejawy mnie mogą być różne. Mogę być żebrakiem pod Kauflandem i moim będzie łachman i te 2 metry w prawo i w lewo ode mnie, gdzie każdego innego żebrzącego przepędzę koszykiem, bijąc go. A mogę mieć jakąś chwałę. Mogę mieć chwałę, że dobrze zrozumiałem list Jakuba i teraz będę
tutaj miał swoje pole, jestem ja. Znowu ja. Bałwochwalstwo umiemy jako ludzie praktykować w różne doskonałe formy. I one są różne. Zrobiłem lepszy obiad niż ktoś, goszcząc brata w domu. Albo ładniej go przyjąłem. Bałwochwalstwo. Jako dziecko szybciej przybiegłem ze szklanką dla brata, który usługuje w czasie zgromadzenia w niedzielę. Znowu urosłem. Jestem ja. Nie Chrystus. Sól wietrzeje. Chowa się. Rozpuszcza się w różnych formach bałwochwalstwa. Więc pamiętajmy. Chrystus w nas nadzieja chwały. I teraz 15 rozdział. Możemy z tego klucza korzystając rozważać.